Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek, a dzisiaj jest odcinek z budową, ponieważ jakoś miałam potrzebę wybudowania dla was pewnego domu. Ten dom może się wam z czymś kojarzy, a właściwie z dwoma rzeczami i już śpieszę z wyjaśnieniami, ale na start klasycznie poproszę was o to, żebyście zostawili jakieś komentarze, łapki w górę, subskrypcję, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, bo dzięki temu, dzięki wam, dzięki waszym reakcjom jestem w stanie dalej tworzyć ten kanał, rozwijać się, publikować materiały, które oglądacie, także to jest mega istotne. Nie zapominajcie o tym, zwykłym widzom wydaje się to jakieś nieważne, a no serio, jest mega ważne. Dobra, kochani, przechodzimy już do opowiadania na temat budynku. Jak wiecie, na moim kanale pojawił się nowy rok w dziesięcioleciach, mianowicie 1960, a 1960 to jakieś zmiany przede wszystkim, jeżeli chodzi o główny dwór rodziny McTinsley, dwór, willę, jak zwał, tak zwał, ponieważ ona została bardzo mocno rozbudowana, ale też troszkę pomeblowałam sobie błękitny domek, niebieski domek, który znacie z chyba 1940, nie wiem, no w którymś to roku McTinsleyowie wszystko stracili i zaczynali swoją przygodę od nowa, no ale na szczęście już dwór uzyskali z powrotem, w sensie już nim władają. Moją akt własności, dobra, się nie pogrążam. No i historia tak się potoczyła właśnie, że teraz aktualnie mamy na właściwie trzy takie budynki, w których będziemy rozgrywać nasze dziesięciolecia, ale tak sobie pomyślałam podczas ich budowania, że może fajnie byłoby zrobić taką mini wersję tych domów, w sensie budynek, który połączy cechy charakterystyczne dla tej głównej willi McTinsleyów, dla błękitnego domu i dla kamienicy Gabrieli Anny. A propos jeszcze tej kamienicy, ta kamienica była przede wszystkim stworzona dla was i ona miała próg łapkowy, żeby być udostępnioną, ale ja mimo wszystko i tak po, nie wiem, po ilu, po dwóch tygodniach postanowiłam jednak ją wrzucić tak czy siak do mojej galerii Orcinie. Na Orginie i tam możecie sobie właśnie ją pobrać, jeżeli jesteście zainteresowani tą kamienicą. No ale, jak sobie pomyślałam, tak postanowiłam zrobić i tym oto sposobem powstaje to, co tutaj widzicie. Jeżeli chodzi o te rzeczy, które on w sobie łączy, w sensie jaki element danego budynku jest tutaj wrzucony do tego domku, to już spieszę z wyjaśnieniami. Przede wszystkim ten dom jest symetryczny i ta symetria, która się tutaj pojawia, jest właśnie elementem zaczerpniętym z tego głównego domu McTinsleyów, głównej willi, dworu McTinsleyów, czyli tego największego chyba budynku, jaki w swojej karierze wybudowałam. Jeżeli go nie znacie i nie widzieliście, to wbijajcie na tak zwany zerowy odcinek 1960 roku. Tak samo, jeżeli zaprzestaliście oglądać dziesięciolecie i nie wiecie, co tam się dzieje dalej, a zatrzymaliście się na tym, jak ten domek wyglądał, nie wiem, rok temu, no to też wbijcie i sobie zobaczcie, co tam się z tą willą odwaliło. Także ta symetria została właśnie wyciągnięta z tej głównej willi i jeżeli mój głos dobrze się zgra z tym, co oglądacie na ekranie, to będziecie widzieć, że mamy tutaj takie łuki kamienne z dodatku wampiry wykorzystane z przodu i właśnie to też jest element, który pochodzi z głównej willi McTinsleyów. A teraz pewnie zastanawiacie się, no dobrze, no to jest dosyć dużo elementów, a co dochodzi z chociażby kamienicy Gabrieli Anny i to już też śpieszę z wyjaśnieniami. Z kamienicy Gabrieli Anny postanowiłam wykorzystać motyw bardzo takiego dużego zdobienia i też rzeźb, które doszły w akcesoriach bodajże Wymarzony Ogród, jeżeli dobrze kojarzę. Chyba tak. One pojawią się na koniec tego filmu właściwie, bo ja je dodałam, no już jak wszystko sobie zrobiłam, jak zrobiłam sobie schody, zrobiłam sobie jakieś elewacje i inne tego typu. Pomyślałam sobie, że to będzie też tutaj pasować, że będzie się łączyło jakoś fajnie.
No po prostu, że doda jakiegoś charakteru temu domu. I może przejdę teraz do rzeczy, która się pojawia tutaj z tak zwanego błękitnego domu. Ponieważ błękitny dom jest domem, który robiłam, powiedzmy, że w takim stylu wiktoriańskim, ale to wszystko jest bardzo takie po mojemu. Jest trochę takie przeładowane i takie, wiecie, bardzo ozdobne. Niebieski dom ma pewną charakterystyczną rzecz. Mianowicie jest to jego przód, który ma kilka dachów połączonych i te dachy tworzą takie, nie wiem, jak nazwać, pajęczynki, jakiś taki wzorek. W każdym razie ja po prostu w takich domach w stylu takim wiktoriańskim uwielbiam to robić, dlatego że te domy są często aż przesadnie zdobione. W Simsach nie mamy takich zdobień na dachy, więc wykorzystuję kilkanaście dachów na sobie nałożonych pod różnymi kątami, żeby tworzyć te właśnie takie zdobienia na tych budynkach. Także właśnie tutaj, w tym małym dworku, postanowiłam wykorzystać ten patent. I powiem Wam, że jestem zadowolona z tego, co tutaj mamy. Bardzo mi się podoba ten budynek. No i uważam, że może on się Wam przydać do rozgrywek, może się Wam przydać przede wszystkim do jakichś dziesięcioleci i innych tego typu spraw. Dom oczywiście jest zrobiony bez modów, jest zrobiony tylko i wyłącznie z wykorzystaniem rozszerzeń do The Sims 4. Ja starałam się ograniczyć do kilku, ale już nie pamiętam, których, na pewno tego troszkę będzie. Natomiast starałam się nie wykorzystywać od razu całej kolekcji, ponieważ wiem, że nie wszyscy wszystko macie. Ja często robię budynki, gdzie się właściwie w ogóle nie ograniczam, ale co jakiś czas staram się też wrzucać Wam coś, co zawiera mniej tych DLC. Tutaj nie umiem Wam powiedzieć, ile ich jest, tak czy siak na pewno będzie dużo, bo dodatków do The Sims 4 mamy bardzo dużo i niektóre fajne elementy się znajdują w jednych zestawach, inne w innych i przez to czasami ta galeria i ilość wykorzystanych DLC przeraża, ale to pamiętajcie o tym, że jeżeli przeglądacie sobie domy w galerii, to żebyście sobie tam włączyli dokładnie, co jest wykorzystane z danego pakietu w domu, bo czasami myślicie, że nie możecie sobie czegoś pobrać, bo nie macie jakiegoś tam pakietu, a się okazuje, że tam była wykorzystana, nie wiem, jakiś obraz albo jakieś krzesło, które tak właściwie można sobie zastąpić czymkolwiek innym, tym co macie w swoich zestawach, więc w ten sposób, kochani, sprawdzacie sobie zawsze, czy aby na pewno jakieś, nie wiem, bardzo duża ilość elementów została wykorzystana z danych rozszerzeń. Ja ten dom chciałam umeblować w bardzo klasycznym stylu, bardzo takim stonowanym, pasującym do tego, co zostało przeze mnie wykorzystywane, jeśli chodzi o elewację, bo elewacja jest tutaj taka biało-szaro-czarna, specjalnie, jakoś tak, nie wiem, miałam klimat na zbudowanie czegoś takiego, natomiast we wnętrzu, no to wiadomo, poszły przede wszystkim wampiry, kraina magii i paranormalne akcesoria, bo tak mi się wydawało, że to wszystko się ze sobą bardzo ładnie zgrywa stylistycznie. No i właśnie one stanowiły najważniejszy element. Dom jest parterowy, nie posiada piętra, ale posiada piwnicę i ja zrobiłam Wam zejście do tej piwnicy. To zejście jest właśnie za tą ścianą, która na której jest kanapa. I tam macie schody na dół i macie piwnicę. Piwnica nie jest umeblowana, ponieważ stwierdziłam, że to nie jest jakoś mega potrzebne. To wnętrze tam i cały ten dół został zrobiony dla Was, jeżeli chcielibyście pogrywać sobie w tym domku, a na przykład uważacie, że tam po jednym pomieszczeniu jest dla Was za mało, albo byście chcieli wyburzyć ten pokój, który został przeznaczony dla dziecka i zrobić tam jedną wielką, dużą sypialnię, albo cokolwiek innego, jakiś pokój dzienny, czy coś w tym stylu, no to macie sprawę ułatwioną, macie od razu zrobione tutaj takie zejście, które powiększa Wam tę przestrzeń, a jeżeli jednak stwierdzicie, że Wam to niepotrzebne, to wystarczy po prostu usunąć piwnicę, usunąć schody, zabudować sobie przepraszam, mam chrypkę, zabudować sobie te ściany jakoś tak, nie wiem, no wiecie, nie? Tam sobie poradzicie z tym, tak czy siak. Mam nadzieję, że wszystko jest użyteczne i funkcjonalne, ponieważ zauważyłam, że niektóre moje stare budynki, które Wam publikowałam jakiś czas temu, mają pewne defekty i czasami coś trzeba przesunąć, coś trzeba przestawić, żeby właśnie Simowie mogli z nich korzystać. I znaczy, ja nie uważam tego za jakiś duży problem, ponieważ no, przesunąć regał, czy tam przesunąć krzesło nie jest problemem, więc to nie sprawia w żaden sposób, że budynek jest niefunkcjonalny, ale tak wolę Was tutaj uprzedzić, bo czasami widzę właśnie w komentarzach na mojej galerii,
że ludzie piszą, że coś tam jest niefunkcjonalne. Chyba najczęściej to się pojawiało mi przy domku z psów i kotów, że ludzie pisali, że się nie da na piętro wyjść, a nam się dało wyjść na piętro, tylko trzeba było troszeczkę przesunąć krzesło, bo się machnęłam i położyłam je za blisko schodów i przez to niby teoretycznie było przejście, ale w praktyce Simowie tego przejścia nie widzieli, więc to był tylko taki jeden ruch i wtedy oni już swobodnie mogli tam funkcjonować. Ja akurat nie miałam z tym dużego problemu, ja grałam w tym domu, który wam publikowałam w bodajże 8. pokoleniu RWDG, czyli w pokoleniu Maga. On właśnie się pojawiał, ten domek mały z psów i kotów i podstawy. Ja tam nie miałam jakiegoś większego problemu, ale wiem, widziałam w komentarzach i testowałam, sprawdzałam i właśnie to jest taki mały błąd z mojej strony, ale myślę, że naprawdę mały, bo tak dosłownie to jest troszeczkę przesunąć krzesło, żeby było to wyjście na piętro. Także jak pobieracie takie domy ode mnie, to bierzcie to pod uwagę, że no ja rzadko kiedy tak naprawdę od A do Z testuję te budynki. To nie wynika z jakiegoś lenistwa czy coś, tylko ja zwyczajnie o tym zapominam. Ja lubię budować, zatracam się trochę w tym budowaniu, włączam sobie właśnie to, tworzę jakieś rzeczy, no ale potem jeśli chodzi właśnie o takie ogranie czy tam funkcjonalność, no to u mnie z tym bywa różnie. Powoli, kochani, będę kończyła ten komentarz, ponieważ też nie chcę was jakoś mocno tutaj zanudzać i opowiadać jakieś dziwne, niestworzone treści. Jednak zanim to zrobię, chciałabym was bardzo serdecznie zaprosić na właśnie nowe pokolenie dziesięcioleci. Ten dom będzie, jak już wspominałam, idealnie pasował do waszych dziesięcioleci na mój 1960 rok. Ja gram w dziesięciolecia dosyć specyficznie, mianowicie ja nie trzymam się jakoś super idealnie wyglądu, nie ściągam po 1000 modów, żeby to było tak idealnie w punkt. Mieszam różne style, nie trzymam się tego, żeby w każdym domu wszystko było takie samo, bo ja wychodzę z założenia, że przecież to, że coś jest w modzie, nie znaczy, że wszyscy na świecie daną rzecz mają, więc mamy jakąś piękną, klasyczną willę z klasycznym umeblowaniem, ale w niej znajduje się pokój, który był właśnie stylizowany na to, co z lat 60. Mamy ten niebieski dworek, który też ma swoją specyficzną architekturę i swoje specyficzne wnętrze, ale w nim też znajdują się pewne pomieszczenia, które nawiązują do tych lat 60. i mamy kamienicę Gabrieli Anny, która też raczej będzie ładnie umeblowana, ale też będzie posiadała akcenty tego 1960 roku, jeśli chodzi o meble. Tutaj z ubraniami jest troszkę łatwiej, ale z ubraniami to ja mam tak, że głównie jeśli chodzi o modę, przybieram osoby, które w danym pokoleniu będą przeze mnie ogrywane i właśnie je bardziej staram się dostosować do tego, ale no jak mówię, ja nie jestem jakimś wielkim znawcą historii, nie jestem wielkim znawcą stylów i u mnie to dużo rzeczy trzeba brać też z przymrużeniem oka w dziesięcioleciach, ale zapraszam, ponieważ te dziesięciolecie będzie dosyć tak mocniej ogrywane, inaczej ogrywane, będą się pojawiały w nim cutsceny co jakiś czas, także będzie to trochę inne niż było do tej pory. No i przede wszystkim mamy tam nadnaturalny wątek inspirowany pamiętnikami wampirów, więc jeżeli ktoś kojarzy pamiętniki wampirów, to niech wbija i pozna braci Clinton oraz piękną Noelle LaVie, ponieważ wiecie, ja uwielbiam Avril LaVie. Już miałam simkę o imieniu Avril, to teraz muszę mieć simkę o nazwisku LaVie. I kończyć będę. Zapraszam was też oczywiście na mój drugi kanał Game Scarlet, na którym już niedługo wybiję 10 tysięcy subskrypcji. A nie wiem, czy pamiętacie, pół roku temu to chyba mniej więcej było, kiedy mówiłam wam, że jeżeli na moim głównym kanale będzie 110 tysięcy, a na moim drugim kanale będzie 10 tysięcy subskrypcji, to ja wtedy machnę 10-godzinnego live'a. Nie wiem, jak ja to przeżyję, ale już powoli zbliżamy się do tego mojego wyzwania. I wtedy jak będziemy robić ten live, to ten live będzie organizowany na tym kanale i nie będzie tylko i wyłącznie z The Sims, ponieważ będziemy pogrywać sobie w inne gry, które nagrywamy na Game Scarlet i pojawiały się tutaj na Scarlet, także będzie na pewno ciekawie i na pewno będzie się to w jakiś wolny dzień odbywało. Chociaż fajnie by było, gdyby to na przykład było w święta. Chociaż ja wiem, czy w święta. Jakoś może na Nowy Rok. Zobaczymy, będziemy ustalać termin, będziemy ustalać wszystko, będziemy sprawdzać, będziemy działać. Żegnam się z wami, życzę wam wszystkiego dobrego, żegnam się, bo jak słyszycie albo i nie słyszycie, nie, no może nie będziecie słyszeć, trochę głos już tracę, za dużo gadam. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia i cześć.